Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, ja witam, Jakub Józefczyk, witam serdecznie Państwa na wystawie malarstwa Tomasza Alena Kopery. Dzisiaj jesteśmy tuż przed otwarciem, zaczyna się wystawa Wernisaż o godzinie 18 i przed otwarciem jeszcze pokażę Państwu kilka, czy w zasadzie całość ekspozycji, która tutaj się znajduje. Ladies and gentlemen, welcome. My name is Jakub Józefczyk, and we are here at the exhibition of the paintings by Tomasz Alen Kopera. I'm gonna switch the camera now so you can see the paintings. Here we have, that's the first painting. We are going to show you here 23 paintings. All painted by Tomasz Alen Kopera. Proszę Państwa, to jest wyjątkowa okazja, bo zaprezentowanych tutaj będzie 23 prace Tomasza, z czego część już była pokazywana, niektóre prace są zupełnie nowe. W otwarcie, a to już Państwu mówiłem, zaczyna się o 18 godzinie. Jesteśmy tutaj przed wejściem publiczności. Wspaniałe prace udało nam się tutaj zgromadzić i to dzięki właśnie większość prac, dzięki uprzejmości naszych kolekcjonerów, którzy bardzo się ucieszyli z możliwości zaprezentowania tych prac na tejże wystawie. Mam nadzieję, że wszystko widać dobrze. So 23 paintings here are going to be presented beautifully exposed here in this lovely area. We are at the gallery Zamek Castle in Szczecinek, the city, beautiful city of Poland, located at the lake. This painting is a very rare painting, very rarely seen. Bardzo duży obraz Tomasza. 230 cm na 100. Some of the paintings are brand new and I'm gonna show you these paintings for the first time. Niektóre z tych obrazów jeszcze nie widziały światła dziennego i będą pokazane po raz pierwszy. Ja mogę nazywać te obrazy, jeśli Państwo sobie życzą. To jest H17. Olej na płótnie 80x90, obraz z 2017 roku. TA06 to jest też olej na płótnie 60x65 cm z 2018 roku. And here we have some big paintings. Here are the three big paintings. As you can see, tutaj mamy trzy bardzo duże obrazy. A021 to jest olej na płótnie 140x90 cm i obraz jest z 2021 roku. On był już pokazywany na naszych stronach social mediowych. Greetings from EO. Hello. And greetings from Poland to you as well. That's Priscilla Barros. B17. Olej na płótnie 120x90 cm z 2017 roku. To jest rzadka okazja, bo ten obraz jest, proszę Państwa, pokazywany po raz pierwszy. This painting is shown for the first time ever in public. So that's very rare occasion to see this beautiful painting. And look at this frame. Przechodzimy dalej. Tutaj mamy obraz EX08, olej na płótnie 140x100 cm, 2021 rok. Tutaj mamy lekkie zakłócenia ze światłem. I znowu wspaniała rama. Proszę zobaczyć na ten obraz, pięknie oprawiony. One robią naprawdę niesamowite wrażenie, gdy się je ogląda na żywo. It's really the best experience to see them live. But I hope you get the sense of the
exhibition here. Let me know in the comments. Tutaj mamy kolejne dwa obrazy, także z tych większych. MG02, olej na płótnie, 110 na 90 cm. Ten obraz już pewnie Państwo znają z poprzednich wystaw. Był prezentowany na wystawie Magical Dreams. I przechodzimy dalej. EX01, to także jest rzadkość. Ten obraz jest wspaniały i jakże aktualny, można by rzec, tematycznie. EX01, olej na płótnie, 140 na 90 cm. Obraz jest z 2020 roku. Okay, let's move on to some other paintings. So that's how it looks like from here. Hi from Peru. We have Peru, Brazil here. Welcome, welcome. We are very happy that we are doing such an international show here. I kolejny obraz. Proszę spojrzeć na ten obraz. Pięknie wyeksponowany tutaj w sali. EX07. This is EX07. Olej na płótnie 91 na 140 cm z 2021 roku. How big in English, please? It's this one actually is 91 by 140 centimeters. I won't be able to provide you the dimensions in inches. However, yes, thank you for just a hint. I will be saying more dimensions in centimeters in English. Patrzę, ile jeszcze mamy czasu. Mamy jeszcze 15 minut do otwarcia. Słyszę, że tam już się zbierają koneserzy sztuki pod drzwiami. Okay, we have 15 minutes to the opening. Now let's move on. Here we have the another two paintings. And this is a surprise for you, I'm sure. You will notice that this painting is shown for the first time ever. Again, this painting has not been shown before. This is EX02, oil on canvas, 70 by 50 centimeters, completed in 2020 by Tomasz Allen Coppera. Proszę Państwa, to jest znowu jeden z tych obrazów, które nigdy nie były wcześniej pokazywane. Obraz EX02, olej na płótnie, 70 na 50 centymetrów z 2020 roku, prezentowany po raz pierwszy. Ten obraz Państwo już mogą znać. EX06. Olej na płótnie 100 na 120 cm z 2021 roku. EX06. Oil on canvas 100 by 120 cm from 2021. You may know that painting already. Okay, let's see some other paintings here. Some first people coming in here. Tu mamy, proszę Państwa, PE01, oil on canvas 80 by 105 cm, 2020. Tu jest obraz PE01, olej na płótnie 80 na 105 cm z 2020 roku. Oh, look at that bird here. Can you see it? Idźmy dalej, proszę Państwa. Czy coś zaczyna mi się ciąć z obrazem, czy tylko mi się wydaje?
Tu mamy najnowszy obraz Tomasza Kopery. To jest jego najnowsze dzieło C022, 140 na 100 cm z 2022 roku. Tego obrazu jeszcze nikt nie widział. To on jest pokazywany po raz pierwszy, świeżo zawerniksowany, prosto z pracowni artysty na wystawę do Szczecinka. So this is again shown for the first time, the newest painting by Tomasz, C022, oil on canvas, 140 by 100 centimeters from 2022. So it's freshly varnished and freshly completed painting. This is the gallery Zamek, the gallery Zamek in Szczecinek, Polish city of Szczecinek, the castle gallery. Here we have two more paintings. TR6, oil on canvas, and Paradisal Hell, oil on board. Dwa mniejsze obrazy artysty, też przepięknie. Wspaniale oprawione, małe, ale śliczne. A tutaj wrócimy jeszcze do tego obrazu, którego nie pokazywałem. B022, olej na płótnie, 105 na 65 cm, 2022 rok. This is actually a very new painting. B022, oil on canvas. 105 by 65 centimeters, 2022. Not sure if the Facebook will allow me to show you the details here. Okay, let's move on. Here's a very interesting painting. You may know this painting. This is a VOSP, VOSP 01. This painting was won by one of our collectors at the charity auction, the Great Orchestra of Christmas Charity. Tu, proszę Państwa, mamy obraz VOSP 01. Wygrany przez jednego z naszych kolekcjonerów na aukcji WOŚP. Olej na płótnie, 50 na 30 cm z 2020 roku. Ten obraz był licytowany na aukcji WOŚP właśnie w 2021 roku. I tutaj mamy kolejny obraz EX03, olej na płótnie. Ja już powoli będę kończył, bo tutaj widzę, że się zaczynają się zjeżdżać tutaj goście, którzy chcą podziwiać te piękne dzieła. Czy te już Państwu pokazywałem, czy nie? Chyba ja szedłem z tamtej strony i tych nie pokazywałem. To jeszcze tutaj zakończymy sobie, bo to już będzie końcówka naszej wizyty. EX05, olej na płótnie 70 na 50 cm z 2021 roku. This is 70 by 50 cm, also 2021, EX05. And here is also one of the new paintings. To jest także jeden z najnowszych obrazów mistrza Kopery, A022, olej na płótnie 60 na 140 cm. Obraz z 2022 roku.
A022 oil on canvas 60 by 140 centimeters 2022. Tutaj mamy słowika, którego ta pani tak pięknie ucisza. Prawdopodobnie chce mu zaśpiewać. Pani Hanno, widzę pani komentarz. Cieszę się, że mogliśmy dotrzeć z tą wystawą przez internet również w inne rejony Polski. Będziemy mieli jeszcze wystawę organizowaną w Warszawie. W Warszawie jeszcze będzie pod koniec roku. O tym powiadomimy państwa w internecie. Jeszcze będziemy o tym informować. Pod koniec roku, to będzie chyba 1 października w Warszawie. F-16. Olej na płótnie 76 na 71 cm 2016. I tutaj mamy jeden kolejny obraz. F-16 oil on canvas 76 by 71 cm 2016. I tak to, proszę państwa, wygląda. Chyba wszystkie prace pokazałem. Nie wiem, czy jeszcze tego nie pokazałem. Być może nie. Nie wiem, czy te dwa pokazywałem tutaj z przodu. EX04. Olej na płótnie 90 na 80 cm 2021. Tu mamy jeszcze, tego chyba pokazywałem na początku, prawda? Ten ognisty obraz. On już chyba był pokazywany, a zakończymy na tym wielkim dolarze. To jest J19, olej na płótnie 70 na 60 cm z 2019 roku. J19, oil on canvas 70 by 60 cm 2019. And here is this big painting by Tomasz. $1 million banknote. Olej na płótnie, to jest obraz zatytułowany $1 million banknot jednomilionowo dolarowy. 100 na 230 cm. Już mamy tutaj sporo ludzi. Także będziemy kończyć tą prezentację. Jeszcze pewnie pod koniec może uda nam się tutaj być może pokazać Tomasza, gdy się on pojawi tutaj w pobliżu. Tomasz tutaj, artysta, gdzieś jest, więc pewnie jeszcze do państwa wrócimy. A tymczasem żegnamy się, dziękujemy za uwagę i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia. Na pewno wrzucimy na nasze na strony facebookowe, instagramowe zdjęcia, fotorelacje z wydarzenia. Thank you very much for watching, for being with us. And here we might come back to you later on when Thomas shows up, the artist. And again, thank you for being with us. We will show you the photographs from this exhibition later on our Instagram and Facebook. Thank you. Bye.